Siemka. Kolejny ruch, z którego się nauczymy. Ponownie na pozycji drugiej podwórkowej. To latino. Okay? Latino jest identyczna sytuacja jak shuffle. Wszystko zależy od biodra. Jeżeli zaangażujemy biodra, będzie płynność. Jeżeli nie zaangażujemy biodra, będzie pupa, nie płynność. Więc wstaję do góry, pokażę pracę stóp. Zobaczcie. To jest troszkę tak, jakbym szedł, ale nie zdecydowany, w którą stronę chcę iść. Czyli idę sobie prawą nogą tutaj, ale jednak zmieniłem zdanie, idę sobie lewą nogą w prawą stronę. Znowu zmieniłem zdanie, idę prawą nogą w lewą i tak w kółko. Staram się iść w miejscu jak najbardziej płynnie, ok? Czyli krok, 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 jakbym płynął. Kroki nieduże, ok? Nieduże, tylko małe. Krok, krok, krok. Krok. Zobaczcie, że moje biodra pracują. Idzie prawa noga, idą tu, idzie lewa noga, idą tu. To nie jest tak, jak pijany mistrz. Ok? To jest wszystko na biodrach. Dobra? To samo na podwórku. Pokazuję. Hop, 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 hop. Tyłem. Raz, dwa, trzy, dwa, trzy, dwa, trzy, hop, 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 ok? W pełnym tempie,